Jezierany Podcast 9. Witam Was Rafał Niewiadomski oraz Andrzej Cymorek, witam. Niestety dzisiaj ponownie bez Bartka, który miał nieoczekiwanych gości w domu. A przechodzimy do tematów, które musimy sobie przedyskutować. Za nami bardzo fajny tydzień w Jezieranach. Zaczął się bardzo fatalnie, bo porażką z Toronto. Ten mecz chyba zaczęło się od 10:41 i chyba wszyscy chcieliby... Tak jak szybko Toronto zbudowało tą przewagę, tak szybko chcielibyśmy chyba wszyscy zapomnieć o tym meczu. Myślę, że w sumie dobrze wyszło, że ta porażka nam się zdarzyła u siebie, bo to był taki dodatkowy kopniak dla całej drużyny, że chyba coś trzeba zrobić. I to coś zostało zrobione. Od razu został podpisany Tyson Chandler. Tutaj bardzo wielkie podziękowania od wszystkich kibiców dla Jamesa Jonesa, który obecnie jest generalnym menadżerem bodajże Phoenix Suns. Myślę, że gdyby nie ta znajomość z Debronem, to w tej części sezonu byśmy Chandlera nie dostali. Ale NBA to jeden wielki biznes, po to ma się kumpli i po to pewne są znajomości, żeby z nich korzystać. Tyson Chandler dołączył do Jeziorowców. Mamy za sobą najlepszy chyba tydzień tego sezonu. Lakersi poprawili się w defensywie dosyć mocno i Tyson Chandler, jakby nie było, pomógł wygrać dwa mecze. I co, może od tego sobie zaczniemy. Jędras, powiedz mi, spodziewałeś się, że Tyson Chandler przyjdzie i na dzień dobry uratuje nam dwa mecze? Może aż tak to nie, natomiast liczyłem bardzo na niego. Miałem taką cichą nadzieję, że ta jego słaba gra w Phoenix przez ostatnie lata to była po części kwestia tego, że drużyna była w takiej rozsypce, walczyła raczej o wybór w drafcie, aniżeli o wygrane. No i trudno wyglądać dobrze w defensywie, jak cała drużyna jest pogrążona w chaosie. No i faktycznie w Chandlera wstąpił nowy duch. W ogóle, co w sumie najbardziej, no może nie wiem, czy zaskakujące, ale no trochę zaskakujące, czy bardziej zabawne, że Chandler, który w sumie zawsze był takim gościem bazującym na swojej dynamice, na swojej szybkości, raczej nie miał postury gladiatora, ale był bardzo zwinny, szybki. Tutaj tak. Okazuje się w wieku 36 lat taką trochę w obronie ścianą, nie do przejścia. Przecież Towns nie umiał go przepchnąć. Nie wiem, Cooley Stein w meczu z Kings się po prostu od niego totalnie odbijał. W ogóle teraz bardziej trochę jak Kendrick Perkins wygląda w obronie, bo stoi, jest nie do ruszenia i tutaj z tego pomimo tego, super. Pomimo tego, że to jest wciąż szczupły gość, to nie jest ktoś, kto waży 130 kilo. To jest naprawdę, jak na swój wiek, jest naprawdę szczupłym gościem. I faktycznie widać doświadczenie, widać dobrze ułożenie nóg, świetnie, nie wiem, świetnie, już krążą filmiki na Twitterze pokazujące, jak mocno odbijał się od niego Karl Anthony Towns, który jest chyba od niego troszeczkę, tak mi się wydaje, troszeczkę więcej od niego waży, natomiast doświadczenie robi swoje i no użyję po raz pierwszy w tym podcaście tego słowa, kurczę, Chandler zrobił robotę, naprawdę, fenomenalnie się to oglądało. I to jest coś, co wałkowaliśmy w sumie w ostatnich podach, kiedy mówiliśmy, że gra Lakersów siada wtedy, kiedy na ławkę wędruje Javale McGee. I faktycznie to pokazuje, że dojście solidnego centra, który... No nie oszukujmy się, Chandler nie robi nie wiadomo jakich rzeczy. Tak? On w zasadzie w ataku nie istnieje, bo zaliczył chyba, nie wiem, jeden dunk chyba przez te trzy mecze. I to nie jest gość, który weźmie piłkę i zrobi 10-15 punktów. Nawet dokarmiany przez Rondo czy przez Lonzo Balla, albo te piłki gdzieś tam traci. Natomiast jest fenomenalny w dwóch rzeczach. Po pierwsze to jest obrona 1-1, a po drugie to są zbiórki w ataku, albo takie zbicia, których naprawdę brakowało. Do tej pory było tak, że rzucaliśmy trójki i ta piłka była zbierana przez zespoły przeciwne, natomiast tutaj tych zbić, no nie wiem, ja już naliczyłem w tych trzech meczach, to 7-8 było takich zbić przez Chandlera, dzięki których mamy dodatkowe posiadania i to są te ekstra punkty, które powodują, że później mamy ten jeden punkt więcej w meczu. Zauważyłeś tak, to? Tak, jak najbardziej. Te zbicia są typowe dla niego. Tu już kibice po prostu odetchnęli z ulgą, że w końcu Chandler nie robi tego przeciwko Lakersom, jak zawsze, kiedy pamiętamy go, zwłaszcza z Dallas, tylko jest to w końcu po naszej stronie. Natomiast ja bym chciał jeszcze do tego, co powiedziałeś, jeszcze jedną rzecz dodać, którą Chandler robi świetnie, mianowicie stawia rewelacyjne zasłony. Tego, czego brakuje w Lakersach, to jest młody zespół, który właśnie pod kątem tych takich fundamentalnych, pod kątem rzeczy tych podstaw kuleje. I ktoś taki jak Chandler no od razu uwalnia zawodników ataku tymi swoimi mocnymi zasłonami. Tego też brakowało i to jest kolejny duży plus z jego strony.
W Puch Chandlera, poza tymi sprawami boiskowymi, da się jeszcze zmierzyć jego obecnością w szatni. Podobno jest liderem wokalnym już w szatni. Dużo mówi, dużo sensownie mówi i podobno LeBron i Rajon Rondo byli pod wrażeniem tego, jak duży wpływ jego obecność w szatni wnosi. Tak, też nie dziwię, bo też zawsze się o nim czytało, że to jest właśnie taki dobry duch zespołu. No i spadł drużynie z nieba. To jest w sumie nietypowe, że zawodnicy tak szybko zostają wykupieni, weterani. Zwykle to jest okres luty-marzec, kiedy ci goście zostają wolnymi agentami, a tutaj faktycznie to się stało bardzo szybko. No i ciekawe, czy Lakersi już całkowicie porzucili ten swój koncept small ballu, pod kątem którego budowali cały zespół. Teraz nagle okazuje się, że grają klasycznym składem, zawsze center na parkiecie. Klasyczny układ w obronie z wysokim, który no, nie wychodzi zbyt wysoko, ale trzyma się bliżej strefy podkoszowej i reszta obrony nakierowuje zawodników ataku właśnie na wysokiego. No i zobaczymy, czy jeszcze wróci ten koncept niskiej piątki bez centra, czy z LeBronem na centrze, czy już całkowicie to porzucono. Na razie grają klasycznie. No ale póki co przynosi to efekty, bo Lakersi poprawili się mocno w obronie i to w sumie nie tylko dzięki Chandlerowi, bo poprawa była widoczna już wcześniej. Wprawdzie no, mecz Toronto chcielibyśmy jak najszybciej zapomnieć, potraktujmy to jako wypadek przed pracy. Zresztą Toronto to jest świetny zespół, ale już na przykład dzień wcześniej w meczu w Portland wyjazdowym, tam też Lakersi bronili bardzo dobrze, a grali jeszcze bez Chandlera, więc myślę, że to się takie elementy złożyły dwa. Raz, że Chandler, dwa, że taki ogólny progres zespołu, więcej ostatnio przerw między meczami, więcej czasu na treningi. No i teraz Lakersi mają 17 obronę, mieli 23 jeszcze tydzień temu. No jak tak by dobili jeszcze do tej średniej ligowej przynajmniej, no to byłoby już całkiem nieźle. Dokładnie, no właśnie o tym chciałem też powiedzieć, że ta obrona Lakersów z meczu na mecz wyglądała coraz lepiej. I z tygodnia na tydzień, gdy tam sobie to porównywałem w głowie, bo wszystkie mecze na razie obejrzałem na żywo, więc może faktycznie nocne godziny to nie jest najlepszy pomysł na to, żeby pewne rzeczy wyłapywać. Natomiast dało się zauważyć, że chłopaki lepiej rotują, lepiej dobiegają. Nie ma już. No, pierwsze mecze tam był dramat. Bardzo często dochodziło do sytuacji, w których ktoś zostawał na obwodzie, bo się ktoś tam zgubił w rotacji, nie pobiegł, nie przekazał. Natomiast tutaj już tych takich błędów jest coraz mniej, zaczyna to naprawdę fajnie wyglądać. I nawet ci gracze, którzy nie dają tak dużo, ile mogliby dać w ofensywie, mówię tutaj przede wszystkim o Ingramie, czy o Lonzo, czy o Harcie, to oni w defensywie robią robotę, naprawdę, to aż się miło ogląda. I dzisiaj na przykład była taka sytuacja, że Boże, przedwczoraj, Buddy Hield, on praktycznie nie istniał w tym meczu z Lakersami, on rzucił 12 punktów w sumie. I został w zasadzie wyłączony przez Ingrama, ani nie było trójki. Tam, nie wiem, jedna chyba była taka sytuacja, kiedy on się znalazł, nie wiem, był wypracowany, czy tam jakiś błąd był, sobie rzucił trójkę. Natomiast poza tym, naprawdę ręce Ingrama to są moim zdaniem ręce, które leczą naszą defensywę. I dzisiaj było to samo z Trae Youngiem. Dopóki był w miarę dobrze kryty w pierwszej połowie przez Lonzo Balla, było fajnie. Później Barondo go przejął w drugiej połowie, w pewnym momencie on się otworzył. Trafił jedną trójkę, drugą trójkę, trzecią. Nagle się okazało, że chyba przejmie ten mecz i pewnie go przegramy przez to, że będzie trafiał te swoje wariackie trójki. No i na 3 minuty przed końcem Luke Walton podjął bardzo dobrą decyzję. Przejął go Brandon Ingram. A od tego momentu Trae Young już nie rzucił żadnej trójki, a jedną, którą rzucił na Ingramie, to był airball. No i to ostatnie posiadanie, no z jednej strony okej, fajnie, że minął Ingrama, natomiast Ingram dobrze tutaj się zachował, bo nie dał rzucić step backa Trae'owi. Nie wiem, czy kojarzysz, kilka minut wcześniej takiego step backa rzucił na zmianie krycia na Tysonie Chandlerze. Chandler niestety nie był nawet w stanie zareagować. Chłopak tak szybko to zrobił, że naprawdę, no, to jest w sumie pierwszoroczniak, ale jeżeli chodzi o pracę nóg, o szybkość, to myślę, że najlepsi rozgrywający defensywni gracze w lidze mieliby problem, żeby nadążyć za tym stepbackiem. Natomiast tutaj Ingram nie dał mu odskoczyć, no co prawda wpuścił go, ale zostawił mu na tyle mało miejsca, że się nadział na blok, więc ten blok Chandlera, no naprawdę, szapoba, złapał w idealnym momencie Younga. Natomiast myślę, że krecią robotę też zrobił tutaj Ingram i jemu się należy tam część pochwały za to, bo no we dwójkę w zasadzie zrobili tak, że wpakowali w bardzo złą sytuację Younga i dzięki temu wygraliśmy kolejne spotkanie.
No właśnie, w tych statystykach wyglądamy coraz lepiej. Tak jak powiedziałeś, defensywa mocno skoczyła do góry. I tak jak ja mówiłem jakiś czas temu, że te drużyny Cleveland i Miami, kiedy LeBron tam przychodził, kiedy budowali te zespoły praktycznie od podstaw, te zespoły do 20 spotkania w sezonie grały naprawdę tak sobie i miały bardzo słaby bilans. Myślę, że Lakersi już chyba ten dołek mają za sobą, już najgorsze, to co było najgorsze już mają za sobą. Mam nadzieję, że ta defensywa ze spotkania na spotkanie będzie coraz lepsza. Natomiast niepokoi mnie jedna rzecz, a niepokoją mnie rzuty wolne. I nie do końca mi się chce wierzyć, żeby ta słaba skuteczność rzutów wolnych wynikała tylko i wyłącznie z braku koncentracji. Wydaje mi się, że to po prostu kwestia taka, że mamy słabych rzucających, jeśli chodzi o rzuty wolne. I dzisiaj była taka sytuacja w meczu z Atlantą, że faul techniczny został gwiźnięty bodajże w Kentowi Bazemore'owi. I tak naprawdę nie miałem zielonego pojęcia, kto pójdzie rzucać. Znaczy, też jest taka kwestia, znaczy na pewno tak jak mówisz, no brakuje takiej pewnej ręki. My też jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że kibice Lakers, że mamy Kobiego, czy Magica, którzy jak stają na linii wolnej w końcu, no to jest praktycznie automatyczne, dwa celne zwykle. LeBron, ale tak było jest, do tej pory z LeBronem. No LeBron właśnie, no, okej, okay, może w końcu tak rzucał lepiej, ale on w sumie nigdy nie był też rewelacyjnym wykonawcą, tam gdzieś tam się bujał wokół tych 70%. Chociaż faktycznie, no takie pudła, jakie mu się zdarzają w tym sezonie, no to jest też jak na niego dość nietypowe. No miał dwa mecze, przypomnijmy, tam było chyba taka sytuacja była z San Antonio, gdzie nie trafił dwóch wolnych w końcówce i dzisiaj też nie trafił dwóch wolnych w końcówce i gdyby nie zbiórka Kuzmy, ponowienie i kolejna zbiórka w ataku LeBrona, który zrobił putbacka i wpakował tą piłkę do kosza, no to byłoby niewesoło. Gdyby Atlanta zebrała tą piłkę, to jest kilkanaście sekund do końca meczu, przegrywamy jednym, oni trafiają dwa wolne, no i nagle mamy kolejny mecz, który waży się jednym rzutem, tak, losy tego meczu. Zgadza się, natomiast no cóż, tutaj nic cóż można poradzić. No, miejmy nadzieję, że LeBron, kiedy będą faktycznie mecze o stawkę, to będziemy mogli na niego liczyć na linii rzutów wolnych. Natomiast inna sprawa, że gdyby Lakersi grali tak jak powinni w ataku, to do tej końcówki tych osobistych w ogóle by nie doszło i nie powinno dojść. Natomiast no, problemy ofensywie są spore. Widać, że drużyna bardziej pracuje nad obroną. Ataku tutaj za wiele się nie dzieje, trochę brakuje, znaczy niby z meczu na mecz jakieś tam widzimy coraz więcej różnych zagrywań, natomiast brakuje jakiejś ogólnej koncepcji, ogólnego systemu. Dużo jest gry dwójkowych, ewentualnie trójkowych, głównie jakieś pick and role, izolacje. Brakuje takiego zaangażowania całej piątki. Trochę to martwi, no z jednej strony, okej, to jest nowy zespół, mało czasu, zobaczymy jak będzie. W drugiej części sezonu, rok temu, Lakersi też długo się rozkręcali w ataku. Zaczynali to, przez pół sezonu byli chyba w ostatniej trójce, jeśli chodzi o atak, a w drugiej połowie mocno się otworzyli. Mam nadzieję, że tutaj Walton ma to na uwadze i będzie wprowadzał nowe rozwiązania, ponieważ do tej pory atak, zwłaszcza w końcówkach, no to jest po prostu oczy krwawią, jak to się ogląda. LeBron dostaje piłkę i tak naprawdę siłuje się, wali w mur obrońców, oddaje kiedy musi. No dzisiaj to po prostu naprawdę Lakersi uciekli spod tyczka. Powinni byli przegrać ten mecz, umówmy się, bo byli po prostu fatalni w tej czwartej kwarcie. No zgadzam się, natomiast ja bardzo lubię takie wygrane, które nie są fajne, nie są ładne, to są wyrwane spotkania, bo na koniec sezonu nikt nie będzie się zastanawiał, nikt nie będzie pamiętał, czy oni zasłużyli, czy nie zasłużyli. Dzisiaj nikt nie pamięta, że zasłużyliśmy minimum na jedno zwycięstwo z San Antonio, tak? Wszyscy pamiętają, że jest 0-2 i wszyscy mają to w dupie, że my przegraliśmy te mecze, bo LeBron nie trafiał wolnych, bo doszło do wygrywki, bo to, bo tamto. Także no, ja tutaj mam swoje zdanie na ten temat, jeżeli mamy wygrywać w ten sposób, albo przegrywać ładnie, to ja biorę wygrywanie w ten sposób. Natomiast a propos tych wolnych, to chciałem. To jesteśmy chyba trzecią najgorzej rzucającą drużyną w lidze rzuty wolne. Tych wolnych nie trafiliśmy już około 80 kilku rzutów. I tak sobie przeliczyłem na szybko, gdybyśmy rzucali wolne, może chociaż jak jedna, nie wiem, dziesiąta drużyna w lidze, to mamy około 35 punktów ekstra. Dolicz sobie te 35 punktów ekstra na przestrzeni tych 10, 11, ile mamy tych spotkań, teraz już 13 spotkań, dolicz sobie te punkty i zobacz, że statystycznie to my tam jesteśmy chyba jeden punkt do przodu, na przykład, jeżeli chodzi o punkty zdobyte, punkty oddane. Gdyby dorzucić te 30 parę punktów na przestrzeni tych kilkunastu spotkań, to nagle nam się robi, no myślę, że
2-3 wygrane mielibyśmy w kieszeni, gdybyśmy po prostu trafiali te wolne tak, jak powinniśmy. Tylko przez pewien moment wydawało mi się, że tych wolnych nie trafiamy, bo gramy po prostu bardzo szybko, nogi są zmęczone i tak dalej, i tak dalej. Natomiast widzę, że świetnie rzucają rzuty wolne drużyny, które grają bardzo szybkie tempo i nie mają z tym problemów, więc wydaje mi się, że kwestia tutaj jest chyba psychiki i odpowiedniego treningu, bo skoro DeAndre Jordan potrafił się nauczyć rzucać wolne, to tym bardziej my jako zespół powinniśmy trafić. No to tyle chyba, jeśli chodzi o negatywy. Te rzuty wolne mnie naprawdę troszeczkę martwią. Natomiast pozytywy są takie, że w tym tygodniu robimy 3-0 i to jest chyba największy pozytyw, tak? Bo jesteśmy po raz pierwszy od X czasu na 8 pozycji w konferencji zachodniej. Terminarz teraz mamy taki, że mamy u siebie Portland i wyjazd do Cleveland, na Florydę. I to są 4 takie mecze, które przy dobrych wiatrach można wygrać i znowu podskoczyć do góry. I to chyba najwyższa pora i nawet taki wyjazd im się przyda troszeczkę, żeby spędzić ze sobą troszeczkę czasu, poznać się troszeczkę lepiej, bo w sumie nie mieli czasu od początku sezonu, nie mieli jeszcze okazji wyjechać na dłużej niż na jeden wyjazd, więc mam nadzieję, że taki wyjazd, gdzie będzie łatwiej o wygrane, pomoże im się troszeczkę scalić, cementować i trzymam za to kciuki. Natomiast, no właśnie, jakieś negatywy jeszcze ci rzuciły w oczy w tym tygodniu? Tak, ja bym jeszcze chciał wrócić do Ingrama, też w tym kontekście. Może najpierw na plus, to faktycznie, tak jak mówiłeś, obrona. Co prawda nie podobało mi się to, że Ball siedział na ławce w końcówce dzisiejszego meczu, bo uważam, że wcześniej był najlepszym zawodnikiem drużyny. Natomiast Ingram faktycznie, mimo że gra trochę na swojej pozycji, bo na dwójce kryje dwójki rywali, to robi w obronie naprawdę dobrą robotę. Widać to już było na Doncicu, tutaj też teraz Buddy Hield został ograniczony. W sumie na McCollumie też robił dobrą robotę w meczu z Portland. McCollum trafiał trudne rzuty bardzo, ale wszystkie naprawdę były kontestowane przez Ingrama. I tutaj duży plus, bo faktycznie zrobił postęp w defensywie i oni w duecie z Lonzo, jak już przystosują się do nowej roli, w pełni złapią dobry rytm, to mogą być faktycznie trudnym duetem do przejścia w defensywie. Ale atak Ingrama wygląda niestety bardzo słabo. On prawie w ogóle nie próbuje rzucać trójek. Dużo gorzej radzi sobie bez piłki niż na przykład Kuzma, który znacznie lepiej korzysta z obecności Jamesa. No i koncentruje się na tych rzutach z pół dystansu, często bronionych przez rywali i ma problem, żeby w ogóle rzucić nad niższym obrońcą. Coś jest nie tak z jego techniką cały czas. Weź pod uwagę, że on kryty przez na przykład McColluma czy przez niższych rywali ma problem w ogóle, żeby oddać nad nimi rzut. Nie powinno być coś takiego z jego zasięgiem. Mi się wydaje, że to jest kwestia tylko i wyłącznie siły i masy, bo zauważ, że on w ostatnich meczach on bardzo często trafia pół dystans i naprawdę ten rzut technicznie może nie jest to super, ale z drugiej strony piłka ma dobrą parabolę i on zaczyna trafiać ten pół dystans. On dzisiaj miał chyba 2 czy 3 rzuty z pół dystansu, bo nie zdobywał punktów po wjazdach, więc ja patrzę na to i naprawdę nie widzę, żeby to robił jakoś tam źle, tylko faktycznie brakuje mu trochę kilogramów i siły, żeby przepchnąć tych niższych zawodników, powiedzmy o te pół metra, metr, i wtedy wykorzystać swój zasięg. To, co robi tak fajnie Kevin Durant. No, myślę, że on potrzebuje po prostu jeszcze czasu, że to wciąż jest za wcześnie, on ma 21 lat i być może po prostu jeszcze potrzebuje czasu. Wiesz, w zeszłym roku sytuacja wyglądała tak, że Lakersi nie mieli pierwszej opcji, i tak naprawdę każdy mógł sobie grać swoje i też było więcej czasu na to, żeby Ingram mógł sobie testować, brał piłkę w podpachę i wjeżdżał, robił z tego punkty. Natomiast dzisiaj widzę, że LeBron tutaj jest ciśnienie na to, żebyśmy wygrywali, więc nie ma czasu na to, żeby z pewnymi rzeczami eksperymentować. No i niestety Ingram nie dostaje tak dużo piłek. On dodał dzisiaj chyba 2 razy mniej rzutów od Kuzmy. I tak jak wspomniałeś, Kuzma jest fenomenalny pod tym względem, że on robi robotę bez piłki. On biega jak wolny elektron, szuka swojego miejsca, partnerzy go dostrzegają. LeBron bardzo często asystuje, znajduje go w różnych momentach, kiedy ścina, kiedy biega. I Kuzma pod tym względem, można mu zarzucać, że jest słabym obrońcą, że każdy go mija i tak dalej. Natomiast w ataku to jest takie idealne uzupełnienie dla LeBrona, bo przy tych zawodnikach, których my mamy, przy LeBronie tak świetnie podającym, gość, który biega bez piłki, zauważ, że ja nie wiem, dzisiaj ten mecz oglądałem i 80% swoich punktów Kuzma robił tak jak
Thompson z Golden Tak, State Warriors. dokładnie. W sensie Trochę tak. on biega i po prostu albo dostaje na wjazd, albo rzuca. I to jest taka bardzo dobra sytuacja dla zespołu, bo posiadać zawodnika, który punktuje i nie potrzebuje tej piłki pod pachami, to jest naprawdę luksus, bo nie ma zbyt wielu zawodników, którzy potrafią wykorzystać grę bez piłki w ten sposób Jak i robić z najbardziej. tego punkty. Kuzma jest też drugim, no właśnie, jest bardzo ciekawa statystyka zawodników, którzy najwięcej punktów zdobywają z kontry w tym sezonie. Nie wiem, jak to się zmieniło po ostatnich dwóch meczach, ale przed tymi ostatnimi dwoma spotkaniami najlepiej biegającymi, najwięcej punktów zdobywającymi z kontry zawodnikami w lidze to był LeBron James na pierwszym miejscu i na drugim był Kyle Kuzma. I to świetnie pokazuje, jak dobrze on biega. No i w ogóle kontry w naszym zespole to jest nasza bardzo silna broń i to są takie bardzo łatwe punkty i tego powinniśmy się trzymać. W tym kierunku powinniśmy podążać, bo jeżeli, tak jak mówisz, ten atak nasz, jasne, że zdobywamy dużo punktów, gramy szybko, natomiast ten atak, nie oszukujmy się, przy lepszej defensywie to wyjdzie brak zgrania i wyjdzie brak opcji w ataku, dlatego wszystkie te łatwe punkty są na wagę złota. Jak najbardziej. I tutaj właśnie Kuzma z LeBronem robią robotę. Też czekam jeszcze, aż Kuzma zacznie trafiać z dystansu, bo na razie rzut mu ewidentnie nie siedzi. Jak wróci choćby do poziomu sprzed roku, no to będzie, myślę, regularnie dostarczał drużynie po 20 20 punktów. Punktów. Tak, i to jest właśnie, ja myślę, że to tak patrząc pod kątem przyszłościowym, to jest właśnie pod tym względem Kuzma pasuje tutaj do tego zespołu, nawet w przypadku, jeżeli uda się Lakersom pozyskać tą drugą gwiazdę. Bo Kuzma jest swoim stylem gry, który polega na tym, że on potrafi rzucić 20 punktów w meczu, ale nie potrzebuje piłki, a przy tym rozciąga obronę, no to pasuje, świetnie pasuje jako taka trzecia opcja. Tutaj właśnie jest problem, co będzie z Ingramem. Czy on znajdzie miejsce dla siebie i wpasuje się właśnie w ewentualnie taki scenariusz, w którym Lakersi dostają tego gościa, tą gwiazdę i budują drużynę walczącą o tytuł. Bo na razie muszę powiedzieć, że on, no okej, okay, mówisz, że tak jak mówisz, dostaje mniej piłek, ale też nie bardzo potrafi się w tej roli odnaleźć. Cały czas próbuje trochę siłować grę 1 na 1. Gdzieś zniknął ten jego passing, który był bardzo dobry w zeszłym sezonie. On nadal mam wrażenie, jest zbyt przystosowany do gry z piłką. Ma problem, żeby grać bez niej. Próbuje ciągle grać 1 na 1 czy pick and roll, w czym co mu różnie wychodzi. No i o ile w obronie gra dobrze, o tyle, no to w ataku póki co nie bardzo widzę dla niego roli. Zresztą Walton też trochę nie ułatwia mu sprawy, bo nie bardzo też widzę jakąś określoną rolę ze strony Waltona właśnie dla Ingrama. Nie bardzo widzę pomysł na niego w tym zespole. Wiesz, no w tej chwili sytuacja wygląda tak, że on go przestawił na dwójkę i próbuje nim grania na dwójce. Myślę, że to nie jest głupia. W ogóle były pewne zastrzeżenia co do pracy Waltona, myślę, jego ustawień, ilości line-upów. Natomiast dojście Chandlera spowodowało, że wykrystalizowały nam się takie line-upy, które robią robotę. I ta pierwsza piątka, z jednej strony fajnie, że Walton nie miesza, bo był taki moment, kiedy mieszał praktycznie co mecz, on się z tym już uspokoił. I te kilka ostatnich spotkań, Lakersi grają tą samą pierwszą piątką, już Lonzo Ball już jest na stałe w tej piątce, jest Ingram na dwójce. I szczerze mówiąc, sceptycznie podchodziłem do sytuacji, w której w jednej piątce jest Ingram, Kuzma i LeBron, w sensie trzech skrzydłowych. Natomiast widzę, że to się zaczyna bronić, bo jasne, że Kuzma, Ingram nie oddaje tylu rzutów, co powinien oddawać rzucający obrońca. Natomiast myślę, że wcześniej czy później przyjdzie na to czas, bo on technicznie naprawdę wygląda dobrze, jego rzut, i to jest tylko kwestia czasu, kiedy to zacznie wpadać. Natomiast fajnie jest to, że ta pierwsza piątka zaczyna się już ze sobą lepiej rozumieć, lepiej zgrywać. I najlepsze w tym wszystkim jest to, że wchodzi druga piątka i w drugiej piątce mamy takie niskie ustawienie z Lemsem Stevensonem, z Kentaviosem Caldwellem Popem i Joshem Hartem. I muszę powiedzieć, że oni fajnie wyglądają. Tam jest dużo lepszy spacing, grają bardzo szeroko i nagle się okazuje, że trójki zaczął trafiać KCP, trójki zaczął trafiać Lens, trójki trafia Josh Hart, który jest wrzucany też częściej do jeszcze do takiego ustawienia z LeBronem. I zauważ, że te trzy mecze w tym tygodniu ławka robiła w każdym z tych spotkań powyżej 30 punktów. Tam chyba 38, 39 i 30 w meczu z Sacramento bodajże, czy z Minnesotą.
I powiem szczerze, że podoba mi się to, że każdy już mniej więcej wie, ile minut zagra, w jakim ustawieniu zagra. I oni naprawdę bardzo przyjemnie wyglądają. Wstrzelili się. Lens to chyba, szkoda, że Bartka nie ma, bo kurczę, no trzeba, wypada pochwalić Lensa, który naprawdę trafia te trójki. I jasne, że zdarzają mu się takie głupie sytuacje, kiedy zrobi bardzo głupią stratę, która nas kosztuje później punkty. Ale to się zaczyna powoli zazębiać i dobrze, że Walton to ustabilizował, że już tak bardzo nimi nie szufluje, że oni mają więcej odpoczynku pomiędzy tymi spotkaniami, po 2 dni przerwy, bo to powoduje, że oni mają czas jeszcze się zgrać również na treningach i wygląda to po prostu coraz lepiej. I myślę, że poczekam do tych magicznych 20 spotkań i od tego momentu sobie zrobię jakiś tam rekonesans i zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. Natomiast myślę, że w sumie nie spodziewałem się, że tak szybko zatrybią, że to będzie tak wyglądało jak teraz, bo spodziewałem się, że będzie dużo gorszy bilans. Jasne, że obstawiałem na początku 6-2 i tak dalej. Wyszło jak wyszło. Natomiast tak jak sobie przypomnę Miami czy Cleveland, tam naprawdę była padaka i do zgrania byli dużo lepsi zawodnicy, dużo większe gwiazdy. Tam na dzień dobry były po 3 gwiazdy i wyglądało to naprawdę średnio, więc tutaj jest tylko jedna gwiazda, a wygląda to, zaczyna to wyglądać naprawdę fajnie. I cieszę się w sumie, że zaczynamy w defensywie grać, bo momentami to już wyglądało tak, że no, powstrzymaliśmy jedną z najlepszych ofensyw tego sezonu, Sacramento Kings. Chyba 30 punktów mniej rzucili niż mają statystycznie na mecz, więc to naprawdę bardzo, bardzo dobra robota. Tak, chociaż no, mówmy się, Kings grali też dzień po dniu, więc też uczciwie wspomnimy, chociaż... No, tak jak my dzisiaj. Tak jak my dzisiaj z Atlantą. Tak, ale nie, no jak najbardziej to był najlepszy mecz w defensywie Lakers w tym sezonie. Przede wszystkim udało im się spowolnić grę Sacramento, a czytałem też statystykę, że Kings w tym meczu rzucali po prostu jakimś tragicznym, tragicznym procencie w ataku pozycyjnym, chyba 20 parę procent. To jest po prostu najgorszy wynik od kilku lat w NBA. Więc tak, jak najbardziej obrona Lakers tutaj zrobiła świetną robotę. Natomiast co do rotacji Waltona, tutaj mówiłeś pierwszych piątek też, spojrzałem sobie jeszcze w cyfry. Taka ciekawostka, obecna pierwsza piątka, ta z Ingramem na dwójce, rozegrała 102 minuty razem. To jest najczęściej grająca piątka, najwięcej ze wszystkich piątek Lakers. I jest mniej więcej na minus 5, to znaczy ma offensive rating 101, defensywny rating 106. Natomiast druga najczęściej grywana piątka to jest wariant z Hartem zamiast Ingrama. On, ta piątka grała 54 minuty i ma 108 offensive rating, 94 defensive, czyli jest prawie na plus 15. I ja się zastanawiam, czy na ten moment. No to ja wiem, że to jest dla wielu kibiców pewnie kontrowersyjna teza, ale ja bym się zastanowił, czy dopóki Ingram nie znajdzie swojej roli w ataku, czy ja bym go nie próbował grać z nim z ławki i nie dać szansy jeszcze raz tej piątce, która zrobiła taki dobry wynik, bo oni naprawdę dobrze funkcjonowali. Wiesz co, ja próbuję na to spojrzeć przez pryzmat tak psychologiczny. Wydaje mi się, że w przypadku Ingrama posadzenie go na ławce mogłoby spowodować coś bardzo złego. W sensie takim, że na pewno by mu to nie pomogło. Ja wiem, że na papierze powinien się odblokować grając z ławką i to nie do końca to, że ktoś wychodzi z ławki, to znaczy, że czasami zawodnicy ławkowi grają więcej minut i są ważniejsi niż ci, którzy zaczynają mecz. Kasus, nie wiem, zazypa Paczuli w Golden State, który rozpoczynał mecze, grał po 8 minut i w sumie tyle go wszyscy widzieli, gdy zaczynał pierwszą połowę i drugą połowę, a później nie pojawiał się na boisku. Natomiast Ingram jest młodym zawodnikiem, on potrzebuje minut i myślę, że ja tutaj bardzo propsuję Waltona za to, że trzyma go w tej pierwszej piątce, za to, że dał mu wolną rękę, nie wymaga od niego jakoś tam bardzo dużo. Jasne, że wszyscy chcielibyśmy, żeby Brandon Ingram rzucał po te 20 punktów, żeby był All-Starem, natomiast być może jeszcze na to jest za wcześnie, być może system, który obecnie jest, nie bardzo ułatwia mu to. Natomiast myślę, że on potrzebuje przede wszystkim grania i każda minuta spędzona na boisku z LeBronem to jest dla niego, to zaprocentuje kiedyś. Tak samo z Lonzo Ballem. Dzisiaj Walton się tłumaczył, że w końcówce odpuścił Lonzo Balla nie dlatego, że źle grał, tylko że po prostu Josh Hart mu lepiej tutaj pasował w defensywie. No właśnie. W pewnym momencie. Trochę w sumie jest to dziwne, ale może i miał rację, bo Lonzo Ball naprawdę bardzo fajnie grał przeciwko Youngowi.
Wydawało mi się, że zatrzymał go w pierwszej połowie, tam chyba na 5 czy 7 Tak, świetnie punktach, bronił. na 33%. Świetnie go bronił, dochodził, nie dawał się mijać, Younga nie było. Natomiast jak już Young się rozgrzał, to już Lonzo Ball nie robił mu różnicy i też na nim zapunktował raz czy dwa. Dlatego no być może ważne było, żeby był Hart. Może w oczach Waltona Hart jest wyżej najwyraźniej niż Ball. No. Znaczy, Walton się tłumaczył tak, że on chciał grać agresywną obronę w końcówce i Hart bardziej się nadawał do switchy, tak, do przejmowania ewentualnie w obronie wysokich. No bo Hart akurat w obronie przeciwko obwodowym jest kiepski, ale przeciwko tym wysokim sobie radzi bardzo dobrze. I takie było tłumaczenie Waltona. Natomiast mi nie pasuje jedna rzecz w tym wszystkim. Że właśnie Ball regularnie, tak jak mówiłeś, Young na nim zapunktował dwa razy, Ball poszedł na ławkę. Mam wrażenie, że Lonzo Ball ma dużo krótszą smycz niż Ingram, który tak naprawdę ma wolną rękę i co by się nie działo, jakby nie grał słabo, to on te mecze zaczyna w pierwszej piątce i on te mecze kończy. Tak, i to mi trochę tak, nie pasuje, tak. Bo uważam, że Ball też potrzebuje jeszcze więcej tego zastrzyku pewności siebie niż Ingram, też potrzebuje tych minut i zaufania, a on troszkę się potem gra jakby bał się własnego cienia, jakby bał się, że każdy błąd od razu spowoduje, że pójdzie na ławkę. No pół biedy, że grał Hart. Dobrze, że nie grał Rondo w końcówce, bo Rondo ostatnio w końcówkach jest słabiutki, zwłaszcza w obronie go atakują rywale. Z tym Hartem okej, okay, ja kupuję to usprawiedliwienie Waltona, że chciał grać w ten sposób. Natomiast tak jak mówię, wolałbym, żeby troszkę było to bardziej wyrównane między Bolem a Ingramem i żeby Ingram też był bardziej trzymany właśnie. No, jak po prostu jak gra źle, to nie powinien po prostu grać. Tak samo jak z Bolem. Dokładnie, dokładnie, dokładnie. Tym bardziej, że Ball miał dzisiaj naprawdę taki moment w meczu, kiedy trafił kolejną trójkę, zbierał, asystował. Mhm. On zrobił 11 asyst, 27 minut gry. To jest naprawdę świetny wskaźnik. I naprawdę, plus ta obrona na Treju. Trafił, no bardzo, trafił bardzo... dwie trójki, dwa osobiste trafił też, dodajmy. Tak, 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 tak. Bardzo profesjonalnie. Coś się stało w tej czwartej kwarcie, że nie zaufał mu to. No, no co, no to jest młody zawodnik, też potrzebuje czasu. No, myślę, że cierpliwość to jest takie drugie słowo klucz na ten sezon, bo niektórzy wymagają może jeszcze troszeczkę zbyt wiele, ale myślę, że z meczu na mecz, z tygodnia na tydzień będzie to lepiej wyglądało. No co, myślę, że sobie grę Lakersów przedyskutowaliśmy na przestrzeni tych to jeszcze, trzech jeszcze, spotkań. Jeszcze powiedz, jak prognozujesz ten tydzień, bilans. Ten tydzień? Co my no mamy ja za mecze? Chciał, mamy trzy mecze. Cztery. Czy trzy? Czwartek chyba w niedzielę wpada. Znaczy zależy, czy liczymy niedzielę, czy nie. Bo jest akurat w środę Portland, w sobotę Orlando, w niedzielę Miami. Czyli trzy, tak. Trzy mecze. Trzy mecze. No... Wiesz co, ja bym chciał, żeby minimum dwa z tych spotkań wygrali. Przy czym Portland na wyjazdach zawsze grało słabiej niż u siebie. Nie wiem, czy mają back-to-back, czy nie mają back-to-back tak, tego dnia. Miami mają back-to-back. Orlando i Miami mają dzień po dniu. W sensie my mamy back Aha, to back. Tak, my. Ale to jest, ale wiesz, to jest wyjazdowy z Orlando do Miami, to jest tak jak z Warszawy do Sopotu mniej więcej, jeśli nie bliżej. Także całkiem przyjemna podróż. Natomiast zastanawiam się, czy Portland nie ma back to back tego dnia, jak grają Nie, w nie. Portland ma, wyobraź sobie, aż dwa dni przerwy. Aż dwa dni przerwy. Tak. No to łatwo na pewno nie będzie. To będzie bardzo ciężki mecz z Portland. Nie chce mi się wierzyć, żebyśmy zrobili serię zwycięstw, w sensie teraz mamy tą serię trzy spotkania wygrane, więc nie chce mi się wierzyć, żebyśmy zrobili serię sześciu wygranych, natomiast wydaje mi się, że 2-1 w tych trzech meczach możemy spokojnie osiągnąć, wręcz powinniśmy osiągnąć, bo zarówno Miami, jak i Orlando to są zespoły jak najbardziej w naszym zasięgu, pomimo tego, że będziemy grali na wyjazdach i to są takie mecze, które należy wygrywać. Myślę, że zawsze na wschodzie dużo łatwiej było to wygrane niż na zachodzie. Znaczy... To ja powiem tak, ja będę może tym bardziej pesymistą. Myślę, że ten sezon na Lakers to w dalszym ciągu będzie troszkę tak trzy kroki do przodu, dwa kroki w tył. Czyli będziemy mieli taką huśtawkę z tendencją wzrostową. Więc ja powiem, że 1-2 mimo wszystko. Myślę, że tutaj się teraz zrobili serię trzech meczów. Coś mi się wydaje, że Portland wyjdzie zmobilizowany mocno, żądne rewanżu i wygra. A mam w pamięci, że w Orlando zawsze się źle grało Lakersom. Ostatnio przez parę lat tam dostawali cięgi. I ja będę grał tego złego glinę tym razem i powiem, że przegrają dwa mecze i mam nadzieję, że tym razem będzie na odwrót i będę mógł po prostu odszczekiwać. Słuchaj, no
Nie podoba mi się to 1-2, natomiast, natomiast jeśli ma być 0-3, to wolę 1-2. Jedras, słuchaj, tak. Jimmy Butler tak. zmienił pracodawcę, został wytransferowany do Filadelfii. No i co? Jesteś fanem tego ruchu w kontekście Lakersów? Średnio na jeża. No, z jednej strony nie, ponieważ Butler pewnie już w tej Filadelfii zostanie najprawdopodobniej. Myślę, że to go zabiera praktycznie z rynku. Myślę, że znaczy, nie jest to oczywiście pewne, no, ale natomiast no, teraz Filadelfia może mu dać najwięcej pieniędzy, jeżeli tylko Butlerowi się tam spodoba. To myślę, że on, no, jego szanse na ewentualne przejście do Lakersów mocno spadły. Z drugiej strony, no fajnie, że się wschód wzmacnia. Filadelfia wydawało się takim kandydatem no, oczywistym od początku i tak aż dziwne, że to dopiero teraz doszło do tej wymiany. No i cóż, no i śmiałem się, bo tak, bo tyle się mówi, że LeBron całe życie na wschodzie, że w końcu pozna prawdziwą koszykówkę na zachodzie, a tu ledwo LeBron poszedł na zachód, a tutaj już, a w drugą stronę uciekli i Kawhi Leonard, i Jimmy Butler, i nagle wschód się uzbroił. Ja nawet zaryzykuję stwierdzenie, że niewykluczone, że 4 z 5 najlepszych drużyn okaże się, że grają na wschodzie w lidze, no bo poza Golden State, okej, tam dobrze gra Portland, dobrze gra Denver, ale nie wiem, czy przypadkiem Toronto, Milwaukee, teraz Philadelphia z Butlerem i Boston nie okażą się lepszymi drużynami od wszystkich ekip zachodnich za wyjątkiem Golden State. Nie zdziwiłbym się. Na pewno łatwiej będzie im o bilans, bo jednak ten dół konferencji wschodniej jest dużo słabszy od dołu konferencji zachodniej. Tak, na pewno. Na zachodzie tak naprawdę póki co tam chyba, nie wiem, jedna czy... No chyba wszyscy się biją tak mocno. Nie wiem, no Dallas myślę, że jest tak już... bardzo daleko chyba playoffów. Dallas Phoenix też jest poza praktycznie grą. Dallas Phoenix, tak, no natomiast... i Minnesota też jest na 4-9, też to słabo wygląda wśród wilków. Tak, natomiast reszta ekip jest no, nabity ten wschód. Tak. Naprawdę to jedna seria, tak. Jeden zły tydzień i powoduje, że zespół wypada albo wpada. No, poza playoffami na dzień dzisiejszy jest Utah Jazz, Pelikany, Houston. No, to są ekipy Minnesota, to są ekipy, które były stawiane do pewniaków. Jasne, że mi się na przykład nie chce wierzyć, żeby Clippersi utrzymali takie granie jak w tej chwili. To podobnie z Sacramento. Nie wiem, jak tam sytuacja z Memphis Grizzlies będzie wyglądała, czy z San Antonio. Widzisz, San Antonio też wszyscy mówili, że czeka ich słaby sezon. Tymczasem są czwartą siłą, wygrywają ciężkie spotkania i no i może się okazać, że wcale tak dużo nie będą stratni na tym dealu Kawhia, bo DeRozan robi tam robotę. Oni wszystkich zabijają na pół dystansie. I no, poszli pod prąd, w sumie cała liga idzie na trójkę, oni poszli pod prąd i robią robotę, wygrywają. No co, jeszcze jakiś temat? Ja może powiem swoje 3 grosze na temat Butlera. Ja miałem cichą nadzieję, że Butler będzie dostępny jeziorowcom, natomiast Filadelfia, to tak jak mówisz, to jest zespół, jeżeli on trafia do Filadelfii, to ja już nie widzę, żeby była opcja na to, żeby on zmienił swojego pracodawcę, ponieważ Filadelfia daje mu bardzo duże szanse, po pierwsze na mistrzostwo, po drugie na duże pieniądze, po trzecie tam jest naprawdę fajny zespół, są dwaj bardzo perspektywiczni już gwiazdorzy. No, Embiid jest fenomenalny w tym sezonie. Embiid po 30 punktów rzuca. I tak jak mi się wydaje, że przyjście Butlera Minnesota podniosło ten jeden poziom do góry, że nagle zaczęli się liczyć. Tak teraz widzimy, że no, to co grali w tym sezonie to biorę z przymrużeniem oka, bo Butler, było to widać, że były momenty, kiedy terroryzował chyba cały zespół i całą grę. Natomiast jeśli chodzi o Filadelfię, to on podniesie ich, myślę, że co najmniej o jeden poziom. Filadelfia już jest w top 3, w top 4 wschodu i w tej chwili to myślę, że może to być taki team to beat, jeśli się zgrają, jeśli jeszcze dorzucą jakiegoś rzucającego. Tak, dokładnie, potrzeba tam paru strzelców. Tego stał z kasa, kurczę, szkoda. Ja nie wiem, czemu oni go nie zatrzymali, czemu go tak puścili do tego Portland. No tak to mają shooterzy. No pamiętamy Saszę Wojacicia, który potrafił 3 lata ssać, po czym nagle miał niesamowity sezon, podpisywał kontrakt i znowu. Tak. Ale tak, nie, Stauskas, tak. Powiem ci, akurat to jest ciekawa historia, bo ja go pamiętam w Michigan, naprawdę fajnie grał, zapowiadał się na dobrego zawodnika. Chyba go trochę w Sacramento zniszczyli od razu w tym pierwszym swoim okresie, bo faktycznie do czasu, aż wylądował w Portland, no to był słabiutki, wydawało się, że poza ligą wyląduje. No mam nadzieję, że utrzyma się teraz, że ten jego poziom w Portland będzie niezły, oczywiście poza meczami w Lakers. Natomiast, no...
fajny zawodnik, który no, na Uniwerku nie tylko był strzelcem, ale też fajnie kreował grę. Bardzo inteligentny zawodnik, dobry paser. Pamiętam, że oni tam świetnie grali z Kalistem Levertem, który teraz po prostu wymiata na Brooklynie. Bardzo fajny duet był. No i taka dygresja, mam nadzieję, że utrzyma się w lidze Stauskas jednak. Oby. A powiedz mi, Waszyngton gra naprawdę słabo. Tam jest naprawdę nieciekawie. I Waszyngton wymieniony jest jako taki główny kandydat do zmian. W sensie no, niewykluczone, że zaraz będzie ktoś dostępny. I raczej nie będzie to John Wall, który ma tam status Boga w tym zespole. I wydaje się, że no tak wiem z moich źródeł, że dopóki jest tam obecny zarząd, to John Wall ma, no nie ma opcji, żeby on zmienił jego i tak by było ciężko sprzedać, bo ma tak gigantyczny teraz kontrakt, że trudno byłoby cokolwiek skrecić. I powiedz mi, gdyby był dostępny Bradley Beal, to jest zawodnik, który na przykład spełniałby twoje oczekiwania jako taka dwójka docelowa w Lakersach na dłuższą metę, jako taka druga gwiazda w zespole? Wiesz co, powiem tak, wszystko kwestia jest kontekstu. Bill jak najbardziej, to jest fajny zawodnik, już też pojawiał się w różnych spekulacjach. No pewnie, no wiadomo, pewnie kosztowałby sporo, pewnie kosztowałby przynajmniej Ingrama, bo to w sumie tak już czytałem takie propozycje Bill za Ingrama na przykład. Chociaż obecnie Ingram gra średnio, więc nie wiem, czy Wizards by go chcieli. Wiesz co, to sytuacja wygląda tak, że Lakersi celują wysoko. Wiadomo, że Magic chce największe nazwiska. Magic chce Antonego Davisa, Magic chce Kevina Duranta i on od tego zacznie. Nie, ja nie mówię, czy to jest dobrze, czy źle, czy to jest realne, czy nie, ale to Magic będzie chciał dokonać, więc ja myślę, że Bill owszem, ale jako opcja zapasowa. Jeżeli nie wypalą te plany z wolnym agentem, to wtedy jak najbardziej można myśleć o Billu. To jest kawał gracza mimo wszystko. Naprawdę dopiero 25 lat ma, czy 26. Wprawdzie mam wątpliwości na tym, takie pod jego adresem, że no, Wizard chemia zdaje się jest beznadziejna i nie wiem jaki udział ma w tym Bill, nie wiem, nic nie czytałem. No, ale... Bill ma dużo mniejszy niż John Wall. Tak, nie, mówisz, że nie jest takim kancerem w szatni. Nie jest... Tam jest jeszcze dużym problemem jest Ubre, który miał powiedzieć właścicielom, że on w tym sezonie walczy o Maxa, jeśli tego Maxa od Waszyngtonu nie dostanie, okay. to zażąda transferu w inne miejsce. See ya Kelly, see you later. Właśnie to jest zabawne, bo dzisiaj nawet na Twitterze miałem taką dyskusję, że ja akurat mam okazję znać trochę osób z otoczenia Marcina Gortata, jak i samego Marcina Gortata, i znam dużo takich ciekawych historii, które nie wychodzą na światło dzienne i też nie mogę o nich powiedzieć, bo nie mogę. Natomiast wiem, że NBA to biznes. Oczywiście. I to taki biznes na zasadzie... Ciężko mi to porównać, ale rzeczy, które nam się czasami wydają, że to nie ma w ogóle takiej opcji, żeby coś miało wpływ na pewne decyzje, później się okazuje, że to ma wpływ. I tak na przykład to jest system naczyń powiązanych. Tak jak to, że dzisiaj Julius Randle jest zawodnikiem Pelikanów, nie jest zawodnikiem Lakersów, to było powiązane z jego agentem, to było powiązane z tym, jak potraktowano Juliusa Randle wcześniej, to na to miało wpływ to, że Paul George nie przyszedł grać tam, gdzie bardzo chciał, do Lakersów, tylko został w Oklahomie. I to miało też wpływ na to, że D'Angelo Russella wytransferowano na Brooklyn z Los Angeles, gdzie miał bardzo dobre perspektywy i na pewno dostałby dużo wyższe kontrakty reklamowe niż to, co może zarobić grając na Brooklynie. Natomiast to wszystko ma znaczenie i te relacje pomiędzy agentami i tak dalej, dlatego te 12 milionów dla KCP, jasne, że Lakersi mogli za te 12 baniek pewnie dostać kogoś innego, lepszego. Natomiast inaczej na to spojrzymy, jak pewnego dnia Anthony Davis założy żółtą koszulkę jeziorowców i wtedy wrócimy do dyskusji KCP i tego, jak byli traktowani klienci. To był podatek od Lebrona, że tak nazywaj. Podatek od Lebrona. Ale umówmy się, też gdyby ten pierwszy kontrakt jeszcze sprzed roku dla KCP to 18 milionów, to też pozwoliło Lakersom mieć regularny kontakt z Rich Paulem. To też była podwalina pod Lebrona, to wszystko miało znaczenie. Więc ja złego słowa o kontrakcie KCP nie powiem, choćby nie wiem jak cieniował, bo ja wiem, że warto było dla Lebrona i być może Davisa w przyszłości. Natomiast kończąc wątek Billa, jak mówisz, że on nie jest tam problemem największym, to okej, to trochę mnie to uspokaja. Jeżeli nie wyjdzie z wolnymi agentami, to tak, to bym rozważył jak najbardziej wymianę Ingrama za Billa. No chyba, że Ingram do tego czasu już faktycznie pokaże, że on w ten zespół się wpasuje.
No ale po to Rekesi trzymają ten hajs, żeby móc pozyskać gracza wysokiego formatu, nie tracąc żadnego z młodych. I myślę, że będą próbować. No, jest też dużo ciekawych nazw, nie tylko Dave, nie tylko Durant, nie tylko Thompson, ale są postacie typu, nie wiem, Kemba Walker, który gra fenomenalnie w tym sezonie, jest Chris Middleton. Jest trochę tych nazwisk ciekawych, które może warto najpierw sprawdzić, zanim będziemy myśleć o jakichkolwiek trade'ach. No to jak już tak schodzimy na ziemię, to jeszcze będzie zaraz dostępne bardzo ciekawe nazwisko. Carmelo Anthony. Nie. Please, no, nie. W ogóle Lakersi chyba nie mają miejsca w składzie już, nie? Po wolnego. Oj, tam nie mają, zawsze można kogoś zwolnić. Nie mają i koniec. Nie, oby nie, mam nadzieję, że nie. To byłby kiepski pomysł. No, ktoś tam pisał, że nie podoba się komuś traktowanie Antonego przez trenera i przez właścicieli w Houston. Nie po to przyszedł tam grać. Natomiast no niestety, szkoda mi, tak już odbiegając od tematu Lakersów, bo też oczywiście nie chcę, żeby Carmela skończył w Lakersach, bo niestety nie wiem, czy jest taka opcja, żeby go nawet ustawić w ten sposób na boisku, żeby on dał coś pozytywnego tej drużynie. Nie widzę tego. Myślę, że chyba Boston jest jedyną drużyną, która jest w stanie załatać jego wszystkie luki w obronie i ustawić go tak w ataku. Pójdę do Bostonu, trzymam kciuki. Tak, tak. Nie zdziwił, nie, wiesz co, nie zdziwiłbym się, bo Boston w sumie nie ma najlepszego startu i niewykluczone, że to byłby kierunek, który jedna i druga strona chciałaby. Chociaż nie wiem, czy Boston będzie chciał. No, bardziej Boston musi chcieć niż Carmelo tak naprawdę, żeby tak, do tego doszło. Dokładnie. Na szczęście to nie jest nasz problem. Natomiast powracając do Carmelo, ja pamiętam, jak on świetnie został ułożony ustawiony przez Majka Krzyżewskiego w reprezentacji Stanów Zjednoczonych. I tak samo jak Barkley, on tam robił robotę jako taka czwórka, punktująca czwórka. I w sumie żałuję, że w NBA nie znalazł się nikt, kto byłby w stanie go tak ustawić, bo w odpowiednim systemie Carmelo to był zawodnik, który byłby w stanie poprowadzić drużynę do mistrzostwa, nawet grając tak fatalnie w obronie jak on. Chociaż im dłużej na niego patrzę, to tym bardziej mam wrażenie, że jednak tutaj większym problemem była jego psychika, jego podejście, etyka pracy chyba niż tak, niż środowisko, w którym grał. No, niestety czarnoskórzy gracze lig zawodowych w Stanach wywodzą się bardzo często z ciężkich domów. Oni muszą do wielu rzeczy dojść samemu i mają bardzo często przerośnięte ego. Tak, bardzo, bardzo przerośnięte ego. I ten problem właśnie ma też między innymi John Wall w Waszyngtonie i wydaje mi się, że tak też jest chyba z Carmelo, bo on nie był w stanie zaakceptować wychodzenia z ławki swego czasu i no i to jest problem, no, to samo było też z Iversonem i szkoda, ale z drugiej strony no nie wiem, czy my na to patrzymy inaczej, natomiast będąc w ich sytuacji, niewykluczone, że każdy z nas pewnie zachowałby się tak samo i żądał takich samych warunków, takiego samego miejsca do grania. No dobra, Jędras, słuchaj, no magiczne 45 minut tak. Nam pękło i nawet nie wiadomo kiedy. Tematy mamy przegadane. No co, chyba dobrze zaczęliśmy ten listopad. Mam nadzieję, że pociągnę. No, ostatnie spotkania wygraliśmy chyba 7-3. Tak, 7-3, bo zaczęli od 0-3, potem 7-3, no i z ostatnich 5 meczów 4 wygrane. To już zaczyna wyglądać przyjemnie. Widzę, że jeżeli chodzi o tabelę konferencji zachodniej, dwie porażki mniej ma tylko Denver Nuggets, trzy porażki mniej ma Portland. Nie wiem, no ja tak patrzę, byliśmy już w stanie pokonać Portland, byliśmy w stanie pokonać Denver. Z San Antonio mieliśmy mecze takie bardzo na styku, że to, że się skończyło 0-2, to równie dobrze mogło być 2-0. Jest jeszcze oczywiście Utah Jazz, które wysoko, wysoko cenię. Są Houston Rockets, którzy chyba bez Carmela Antonego powinni znacząco poprawić swoją grę i założę się, że Mike D'Antoni wykrzesze jeszcze z nich sporo. Tam pewnie ktoś jeszcze dojdzie do tego składu, jak znam życie. Także tych ekip jest całkiem sporo. Natomiast powiem Ci szczerze, że tak w playoffach, w siedmiomeczowej serii, jeśli dalej będziemy robili takie postępy, jakie robimy, to poza Golden State Warriors na zachodzie nie widzę drużyny, która nas ogrywa tak jednoznacznie, jednostronnie. Też tak myślę, może trochę wcześniej na to, ale faktycznie no, nie widać, no chyba, że się Houston ogarnie, ale póki co nie widać zespołu poza Warriors takiego faktycznie
poza zasięgiem. Ja nie mówię, że Lakers z każdym wygrają i będą na pewno w finale konferencji, Jasne. ale nie ma właśnie tak, jak mówisz, takiego zespołu, że faktycznie bym powiedział, że no, bez szans, nie? To są, mam wrażenie, bardzo wyrównane ekipy. Konferencja jest bardzo wyrównana od miejsca drugiego w dół. I no, no wiadomo, no nie stawiasz w playoffach przeciwko LeBronowi Jamesowi, no chyba, że jesteś Golden State Warriors, no to tak naprawdę też trzeba wziąć pod uwagę, że jak jest maj, kwiecień, maj, no to LeBron wskakuje na wyższy poziom i jeżeli znów skoczy w tym sezonie, no to naprawdę myślę, że Lakers mogą powalczyć z większością tych ekip. Dokładnie, dokładnie. No dobra, hejterzy nas za to wszystko zjedzą pewnie w oj, komentarzach. Trochę minusów dzisiaj znowu, było, nie mógł. Troszkę znowu odfrunęliśmy wysoko w chmury gdzieś tam. Oj, trochę krytyki też było. Tak, troszkę krytyki też było. Dobra, dziękujemy wszystkim za uwagę. Zielony 9 za nami, miłego odsłuchu i zapraszamy na kolejne nagrania. Żegnałem się z wami Rafał Niewiadomski oraz Andrzej Cymorek, dzięki. Do następnego. Cześć.